Dzień dobry, cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, z nami jest Bert. Hello. I dzisiaj Batman będzie dmuchał malucha. Dosłownie malucha, ponieważ mamy tutaj Fiata 126P, jak widzicie, bardzo ładnie odwzorowany model. Czekaj, nawet w środku jest odwzorowany. Fajnie. Nie wiem. No tak. Jestem pierwszy raz na tym serwerze, więc... Co ty robisz? Nie w ścianę, proszę cię, chodź, czekaj, pojedziemy gdzieś, żeby auto poleciało. Ale nie rozwalaj mi auta! Ale to nie wjeżdżaj we mnie, Paweł. No, ja jadę prosto przed siebie. Ej, patrz! Idzie auto, Cadillac z flagami. Z przodu, amerykańskimi. W ogóle tutaj wszystkie auta są pozmieniane na serwerze, jakby ktoś pytał. Czekajcie, musimy znaleźć oburze, które przelagowało. Tu jakiś Nissan w ogóle jedzie. Tu chyba Mercedes. O rany. Fajnie. Dobra, znajdźcie jakąś miejscóweczkę. Myślę, że tutaj pojedziemy co na górę. To jest? Paweł, żeż moje koła. Co ty zrobiłeś? Nie wiem, nie pytaj. A, dlatego mi laguje, weź nie rób tak. Bo mi cały czas laguje grę, wiesz? Jak ty coś zmieniasz, to jest ścinka po prostu w tym momencie. Jest takie, wiesz, nagle 0 FPS-ów nagle. No. Także jakbyś mógł się tam przestać bawić, tam zrobić tak, jak to miało być i... O. Dobra. Tutaj, garniemy. Tak, na górę, na górę pojedziemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. O. Czekaj. Tak będzie dobrze. Czekaj, to niech ten pan sobie przejedzie. Puścimy gościa, poczekaj. Dobra. Uwaga. Hops. No o! I pięknie, maluch pięknie lata! A czemu to jest matowe wszystko? Elegancko. Troszkę się rozwalił, ale zniszczenia są spoko. Wracam tam do ciebie. Spoko. Żeby go przedmuchać porządnie. Nie, słuchajcie, bardzo fajnie, tutaj jest dużo samochodów, takich zmodowanych. Prawdziwych. Kółko mi trochę wystaje, ale nie szkodzi. Damy radę. O rany, czekaj, bo mi jakiś Skyline wyskoczył chyba, czy coś to, nie wiem, co to w ogóle... No czym ty do mnie jedziesz, typie, jak ja maluchem jadę? Maluchy, najmniejsze auto, lepiej się dmucha. Poczekaj. Już dojeżdżam. Okej, czekaj, to tutaj chyba jeszcze raz, co? Tylko tak bokiem może się ustawię. To będzie wtedy lepiej. O. Okej. Dobra. Dawaj. Zobaczmy, co z tego... Pfu! Ło! No i prosto w budynek, no. Zobacz, co z tym autem się stało w ogóle. Jak śmiesznie wygląda. Taki trochę obity ten maluch. Dobra, wiesz co, może wywalmy się tutaj. Jadę, jadę. Zrobię sobie wersję tęczową, widzę. Wersja tęcza. Ale te kółka zmienia kolory. No to z tyłu kółka to dziwnie zrobiłeś, bardzo dziwnie. Ale nie wiem, nie mogę teraz tego usunąć. Aha. O, pięknie! Latający koteł w maluszku. Znaczy, no koteł akurat dzisiaj nie, no ale dobra. No dobra. Chodź tu do mnie, bo tu musimy podjechać bliżej. Ja nie wiem, ta postać za chwilę się nie zmieści w aucie, nie? Wtedy ci powiem. Dobra, ja się ustawiam. To jaki autobus jechał przed chwilą, taki zmodowany? Ja się ustawiłem, jakby co. Elegancko, zobacz jak pięknie. Patrz jakie piękne auto, normalnie. Patrz jakie to zmasakrowane już. Wow. O, prosto w most. Prosto o Boże! Z mostu, no. Prosto z mostu, Paweł. Spaliłeś mi auto! Jak spaliłem ci auto? No, a co się dzieje? Nic nie zrobiłem. No, jasne, najlepiej. W łobuzie ty. Dobra, muszę zrespić nowe autko. Vehicle, poczekaj, respię. Spawn. Czekaj, nie fancy. Kompakty, o. Tu ogólnie jest trochę różnych takich samochodzików, ale weźmy na razie, skupmy się na Easy, czyli na maluszku. O, maluszek najlepszy. Czekaj, tutaj staniemy może tym, tutaj tym, o. To będzie najlepiej, tak? Ostatnio. Ty, napęd naprzód ma. Ciekawe. Dobra. Zatrzymałem się. Fuh. O! I o to chodzi! Latający maluch! Fiat 126P! Ja też chcę latać, chwila. Też chcesz latać? Wiii! Ej, bez jaj, naprawdę, nie on jest jakiś... tak daleko jak... Ale odporne to auto jest, muszę ci powiedzieć. No powiem ci... No? Ja to niezły dachowiec i jestem. Utknąłem na ładnie, bandy. Ładnie. Dobra. A jest coś jak noclip, czy nie? Bo się są... Na F2. F2. O, dziękuję. Dobra. O, patrz! Maluch podjechał! Ło, stary, jak mnie tu rzuciło! Nie wierzę mi panu tu pana.
Ale... Patrz, klapa mi się z tyłu otworzyła, jest silnik widoczny. Tam z tyłu, elegancko, ale naprawdę te modele samochodów są świetnie zrobione, zobacz. Pomóż mi zamknąć klapę, w drugą stronę trzeba dmuchnąć. Spoko, pomogę ci. Ewidentnie, tak się zamyka klapę. O stary, patrz jak pięknie. Jak on lata w ogóle. Ale to jest magia kompaktów po prostu. No, one są takie fajne, a tam z przodu coś... Apteczkę tam mam, zobacz, apteczka tam jest. I chyba... drugi! O, wyhamowałeś, elegancko. Chwila. Mam pomysł jak sprankować Pawła, chwila. To znaczy? Puh. No nie! A, przeżyłem to, myślałem, że... Chciałem je normalnie o stację benzynową rozwalić łobuz. Wszystko widziałem! Wiesz, chciałem sprankować Pawła i nie wyszło. No. Nie ma prankowaniów. Koniec prankowaniów, co ty robisz? Przestań mi dmuchać w stację benzynową! Ej, patrz teraz jak to auto wygląda! Ej, no nie chcę zginąć łobuz. Ale patrz teraz, na razie mnie nie dmuchaj, zobacz co się stało, patrz jak to wygląda. Co to jest? To już nawet malucha nie przypomina. No w ogóle nie przypomina malucha. O nie! Stary, głowa mi wystaje przez to auto. To jest po prostu niemożliwe, już bym dawno... O! Ta postać powinna dawno już tam paść. Albo... kark mieć skręcony chyba. No co najmniej. Dobra, czekaj, tutaj jeszcze, patrz. No, minąłeś mnie tutaj. Panie, typie, chodź pan tu. Gdzie? Tu, proszę. O. Jeszcze jeden! O, to było słabe akurat. Ale ogólnie tyłu auto już nie ma. Już nawet nie powiedziałem, że to wygląda na malucha. Kompletnie. Chyba wybuchnę, jak mi uderzysz. Bo to już jest ten moment, że naprawdę mało życia zostało. Zobacz, podejdź, zobacz jak to wygląda teraz. Co pięknie. Tam leci, chłopie? Co tam leci? Co? Gdzie? Jakiś olbrzymi samolot tam leci w oddali. Co to jest? Gdzie? No tam. No co ty mi robisz? No i... Antonow leci! No co ty? A, Antonow, no tak, inni gracze. I to na F2 jeszcze lata, na noklipie. Zobacz co się dzieje, no piękny maluszek. Mniejszego maluszka już nie będziecie mogli mieć. To musi być na miniaturkę, Paweł. Co, te auto? No, w takiej postaci. No ewidentnie. No patrz jakie piękne. Znaczy wiesz co, ja myślę, że na miniaturkę to damy prawdziwego malucha, żeby ludzie mogli zobaczyć, że to jest maluch. Bo teraz ja nie powiem, że to jest maluch. To nie, jest no fragment... Jak, no stary, to, co to jest? No pokaż mi to. No? No kurde, no maluch jak ulał, no wycieraczki mu lewiczą w powietrzu. Nie ma w ogóle... Wsiadaj! Kurde, śmiało. Maluszek. Tak jest, patrz, tak się jeździ po... Zmienił kolor? Nie. Bo wsiadłem i zaczęło mnie zmieniać kolory. Nie, to u ciebie tak jest, wiesz? O Boże, coś przyleciało! Antonow przyleciał. Stary, ale... w tym mieście dzieją się dziwne rzeczy. Właśnie, ja wiedziałem, żeby nie jeść tych rogalików. No, stary, wiedziałem, naprawdę. Bo to dziwne strasznie jest. Jedziemy Antonow stąd? Tu... Weź te auto tutaj, te szybkie. Vigilante. Tak, weź mnie wydmuchaj stąd. Okay, dmuchnij nas stąd tutaj. Za lekko. Zatrzymało mnie, no. Ten Antonow. Stary, ten Antonow to jest... Nie wiem co tu... Dobra, czekaj, no to, o, tutaj będzie dobrze, dobrze. No. No. Fu. O rany, czemu te auta mnie zatrzymują? W ogóle nie silnik, wiem, do nich silnik mi się kopci już. Chwila, nie chcę nic mówić, ale już mi się kopci silnik. Teraz uderzenie spowoduje to, że niestety ale auto wybuchnie. Skąd wiesz, Paweł? No ja to wiem. Ale trochę słabo. Ej, ale może stąd jedźmy, no. Bo tu przez tego Antonowa zrobiło się straszne zamieszanie. Zrobiło się bardzo ciasno. O, patrzcie jak się ładnie kopci, to jest chyba turbo. Jak się kopci? O, czekaj, tędy drogą. O, patrz, BMA jedzie, ale fajna. O, BMA. Patrz jaka ładna, jak ładnie odzorowana. Siema gościu, co tam słychać? A nie, to jest pani, przepraszam. To dmuchnij ją, pania. Dmuchnij ją tam. To ale ładna BMA. W ścianę ją dmuchnij na parking. Pięknie, ale BMA też fajnie lata. Ci powiem. Dobra, weź dmuchnij teraz mnie. O Boże. Bo tu już niewiele... O, czekaj, w tego gracza najlepiej dmuchnij. Poczekaj, ja się ustawię na gracza, poczekaj. On się nie spodziewa, dobra, no. Ja? Ale chyba przeżył. To słabe, nie, ma jakiś nieśmiertelny był gościu.
A myślałem, że będzie fajnie. Ja myślałem, że tutaj pięknie teraz. Co ty robisz? Czemu strzelasz tak nieładnie? Proszę mi tu dmuchnąć jeszcze raz. O, na niego proszę. No, dawaj, no. Nie rusza się do. No odjeżdża, no! O Boże, no podbiłeś mnie! Podbiło cię to takie coś. Jak na piłeczce i stali dalej jeżdżę, nie? Jeszcze to auto się nie zepsuło. Maluch to jednak porządne auto. Jakiś tam Mercedes, proszę was, albo jakiś BMW. No, Passat wtedy inny. No. Patrz, jak normalnie, ile to auto żyje już. Stary, no to jest niemożliwe, poczekaj, bo teraz wybuchnę już. Nie, jeszcze nie wybuchłem. To jest po prostu niemożliwe. No, dzięki, ale teraz to auto już naprawdę nie wygląda. O Boże, naprawdę, nie mam żadnego pojęcia, ale... tak. No. Zobacz jak ładnie. Wygląda to teraz jak te takie autka. No, go-karty. No. Takie go-karty, nie? Już takie zrobiły. O, czekaj, tutaj będzie dobrze, zobacz. Tu polecę bardzo daleko. No. O, drugi maluszek. O, patrz, na budynek mnie prawie wbiłeś. Przyleciałem ten biały budynek. O, ziomuś też chcesz, żebym go dmuchnął. Chyba wybuchło. No. Właśnie słyszałem takie... Dobra, spokojnie. Znajdziemy teraz inny jakiś wehikuł. Poczekaj, jakiś inny autełko. Wehikuł tajemnic. Jakiś kompakt, też coś małego. O, zobacz. Jakimś cudem znalazłem Matiza. Matiza. A Matiz to też jest do kompaktów? Tak, oczywiście. Deu Matiz, proszę bardzo, jedziemy. Gdzie jesteś? To jesteś ty? O, to jesteś ty, patrz, jak ładny. Ty, jaki ładny Matiz. No nie, jaki ładny Matiz. Tylko jakiś taki powolny. Na Matizie jest kolor niebieski, to wtedy fajnie wygląda dla mnie. O, to jest seria wypadków z Matizem. Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś, dobra. Już nie ma, już ma skasowany no, jeden ten. Dobra, dawaj, śmiało. Pomocy, co się stało? Rady, ale śmieszny spód ma taki świecący. Mam nadzieję, że tu pociąg nie będzie jechał. Byłoby mi przykro. Gościu napisał pomocy, co się dzieje? No stary, to takie życie. O, chodź tutaj, tutaj będzie piękny ten wyskok. Co się stało? I o ile się nie utopię. Chodź tutaj, patrz, patrz. Gościu się zmienił w ptaka i nie może się ruszyć. Gdzie jesteś, Paweło? Tutaj. O. Tu jesteś. Nie wiem, czy nie uderzę w tą barierkę, no właśnie, ale może... tak. Tak podejrzewam, nie? To czekaj, z drugiej strony może. Z drugiej strony przejedźmy. Tu na pewno nie uderzę. O, dokładnie w tym miejscu, gdzie uderzyłeś. A, o. Inferno zmienił się chyba w ten... w... No, w gołębia. No, w gołębia jest... ginie cały czas. Dobra, spokojnie. Czekaj. O, tu jak audyca przyjechała ładno. O! Piękna audyczka. Jestem ptaszkiem. Co? Ju, lecę. A, dobra, myślałem, że jesteś takim prawdziwym ptaszkiem, bo można się prawdziwego ptaszka zmienić też chyba, nie? Zmienię się. Nie, nie. Na koniec odcinka się zmienię. Nie. Czemu nie? Nie chcę być ptaszkiem. Ale ja. No, o, pięknie. Ja czekaj, bo to za ma... Nie, musimy gdzieś znaleźć jakąś miejscóweczkę taką, żeby mnie fajnie gdzieś daleko wybiło. Chodź, Batmanie. Jadę, Batman. Ja. Chodź, Batman. Chodź, Batman. Jadę, Batman. Chodź, jadę. Batman. Jadę. O Boże, co się stało? Nie wiem. Właśnie też nie wiem, tak nagle się zrespiłeś mi w twarzy. O. No dobra, to był ten. Okej, nieważne. Ale tutaj może mi dmuchnąć, tu będzie fajnie, o ile trafię gdzieś tam pomiędzy. Złota BMA jechała. Tutaj, widzisz? O, i tam polecę, tylko musisz mnie prosto dmuchnąć. Chyba się kopcę delikatnie, ale może mi się tylko wydaje. Nie kopcisz się, to tylko z tego. To Matiz. O, pięknie! Tego nie ogarniesz, to jest Matiz. Wybuchłem! Serio? To powiem wam, polskie no, rzeczy są najbardziej tak, trwałe. Maluch najwięcej zniesie. Dokładnie. Dobra, wiesz co, dla porównania, wezmę jeszcze BMW. Albo sobie zrespię BMW, albo czekaj, coś innego, zaraz zobaczmy. Wehikuł, spam. Nie wiadomo, jakim pojazdem jest BMW. Czekaj, to jakieś dziwne. To jest normalne, to jest też normalne, to jest też normalne, to jest maluch. O, to będzie dobre! To powinno być bardzo... Dobry. Chodź tutaj! Uważaj! Jadę! O Boże, stary, tym się jeździć nie da. Czemu się tym jeździć nie da? Co to jest w ogóle? Małe auto!
No. Ej, czy to nie jest to takie, co jest na tym serwerze Bastet, policjanci z złodzieje? To jest takie autko właśnie, na takie special mecze to jest takie. Czekaj, mi głowa. Głowa mi pęknie. Dobra, musisz mnie dmuchać. O stary, ale to auto się nawet nie psuje, nie? Ono po prostu lata. Coś w ogóle wywoli... Stary, jakie to jest malutkie, ty się nie mieścisz w tym w ogóle. Wiem, wiem, zauważyłem. O rany, stary, ale nie w słupy, gdzieś daleko. Staram się. Poczekaj, próbuję wyjechać, no to nie jest takie proste. Może wyjadę, o. O Boże, zapaliłem się! Jak to zapaliłeś? Normalnie, opony mi płoną. Poka, 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 poka bydla. Zaraz wybuchnę. To pomogę ci, Paweł. Szybko! Zgaś! Zgaś to auto, szybko! Psik, psik. Nie, nie, psiknij, 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 szybko! Fuj! Do wody! Do wody. O! Zgasło? Nie, dalej pali się. To jest jakiś... I silnik płonie. O, zgasło, dobra. Weź mnie wydmuchaj stąd, bo tutaj ciężko ten cokolwiek zrobić. Na bezpieczeństwo. O, no dobra, nieważne. Ty, auto dalej jeździ, nie? Tylko, ale że nie chcę. Ale jestem prawdziwym strażakiem. Nie, ale to auto jest słabe, naprawdę. Ono jest... Ty się nie da jeździć kompletnie. To nie jest auto w ogóle, stary. To jak to nie? Wydmucham cię stąd, chwila. Co nie jest auto? O, lepiej, dobrze, już jestem bliżej wyjścia. O, tylko te auto się nie chce zepsuć. To jest taka piłeczka, kurde. Słabo, no taka piłeczka w sumie tylko, nie? Dobra, ja tu poszukam czegoś innego. Czekaj, nie player, vehicle, spawn. Zobaczmy sobie jeszcze jakieś kompakty. Nie to. O, Inferno przyjechał. O, zobacz, mam tutaj Volkswagena. Sirocco. Volkswagen? Szeroko. Volkswagen szeroko. No? Co ty robisz? Tu! O, pięknie! I to auto się psuje, przynajmniej widać jakieś zniszczenia. No bo tamte auto pewnie było. No takie tamte auto było takie małe, że po prostu nie dało się go zniszczyć nawet. Ten, jakbyś. Wróć tu po mnie, jakbyś mógł ten na chwilę jeszcze. Poczekaj, przejadę na drugą stronę. I z drugiej strony może to mówniemy, co? Tak będzie łatwiej. O, pyk! Może na ten budynek tam skoczę. O, coraz więcej graczy tutaj się pojawia. Poczekaj, uwaga! Podjedźmy tam wyżej. Vigilante mi zwariowało, chwila, zniszczyło się trochę. Fix and clean. A mogę dać nieśmiertelne Vigilante przecież. Godmoda może jej wcisnąć. No nie, no stary, no co ty robisz? No Boże, nie. Się usunął. No Volkswagena nie trafił, no. Rany, no czekaj, no. Chodź tutaj. Śmigaj. Ops. Dawaj, do góry, no. Pyk, pyk, pyk. Uwaga, dmuchaj! Pięknie! Muszę wymienić chyba model, bo... Tu ten Antonow stoi, no. O, pięknie, elegancko. Dobra, powiem ci tyle. Myślę, że tym sobie już możemy powoli kończyć ten odcinek. Dmuchania. Bardzo fajnie, że te, najważniejsze, że te małe auto się najlepiej dmuchają. No i fajnie, że mieliśmy możliwość przetestowania nowych samochodów w postaci malucha, w postaci tych śmiesznych, takich dziwnych, no. O, jaka fajna terenówka. Lubię terenówkę. No właśnie, na koniec chciałem się zmienić w ptaka. Chwila. Ptakiem to możesz być w domu. Weź mi, nie uważaj, chłopie. Cześć. Wyjął spluwę! Chwila. Dobrze. A jak się zmienić w ptaka, moment? Nie wiem, w player pewnie, czy coś. NPCs, animals, o. O, dobrze. Jestem dzikiem. O, dzik mi wleciał pod auto! O, nie! I znowu! Czekaj. Wsiądę do auta, moment. Dobrze, wsiądź do auta. Jestem dzikiem. No? Jedziemy z dzikiem! Na koniec odcinka jeszcze dalej! Upolowałem, przejechałem dzika i mam dzika! No właśnie, Paweł, ale co? Kusownik. Dzik jedzie sam! A wiesz co ci powiem?